Siemaneczko wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku z bunkra żołędziowego Złomiarza. To jest ostatni raz, kiedy widzicie ten widok. Jest sobota, 7 rano. Na 9 mam umówiony odbiór, więc przyszedłem popakować, poważyć to wszystko we wory. Powinno być nawet przekroczone pół tony. Także co, no ja się biorę do roboty. Więcej wam o tym nie będę wspominał. Cały odcinek zresztą chyba wczoraj wleciał na mój kanał, więc jeżeli ktoś chce sobie coś tam o żołędziach posłuchać i obejrzeć, no to co, to zapraszam do oglądania. Przy następnym ujęciu mam nadzieję, niemal jestem pewien, że widzimy się z fantami złomowymi, bo coś tam mam odłożone z wczoraj, bo wczoraj udało się skoczyć na złomowisko. Odebrałem auto z naprawy. Miałem być w Iławie o tej porze, no ale tak jak mówię, o 9, między 9 a 10 mam umówiony odbiór żołędzia, więc no to są sprawy dla mnie ważniejsze i priorytetowe. Za naprawę auta zapłaciłem 2100 zł, także pokryje mi to trochę tam części, no, ale w zasadzie na takie rzeczy ja mam zawsze przygotowane, odłożone pieniądze, jak ja to mówię, żelazna kasa, to są takie pieniądze, które gdzieś tam muszą być zawsze schowane na w razie W, tak jest. Także tyle na tą chwilę, pakuję, ważę, a my widzimy się, a może na złomowisku, a może już tutaj po złomowisku, w każdym bądź razie widzimy się. No i tak, ja już po złomobraniu. Żołędzie w międzyczasie wyjechały, więc pozostaje tylko ogarnąć ten barłok, który pozostał po żołędziach. Nie ma, zniknęły, nie ma, puste skrzynki. To są fanty złomowe, tak, bo jest ten serial, który ja najbardziej lubię i myślę też, że wam też się najbardziej podoba. Przy okazji, jak widzicie, to przypominam, że jest na sprzedaż silniczek. Żołędzie wyjechały i powiem tak, miałem 500 chyba 16 kg. Ja tu sobie poważyłem, popakowałem we worki. Facet, gościu, klient, który odbierał żołędzie, nie ważył, uwierzył mi na słowo. Zapłacone dostałem tylko za 500 kg, bo takaż też była umowa, 500 kg zebrać. Że przekroczyłem, to jestem cały właśnie ja. Wolę oddać więcej niż mniej, żeby było wszystko ok. Dzięki temu zyskałem nowego klienta na przyszły rok, na pół tony kolejne, a pan, który odbiera ode mnie żołędzie co roku, też był u mnie. Decyzja zapadnie w przeciągu 2 tygodni, czy zbieram dla niego w tym roku też. Jeżeli tak, no to ja się będę bardzo się będę cieszył. No mówię, pozostało teraz to wszystko ogarnąć, ale powiem to tak, jak mówi moja córeczka do mojej żony, jak żona mówi jej, żeby zrobiła pracę w przedszkolu, tutaj odpowiada: w tygodniu, ok, mamusiu? No to ja to w tygodniu ogarnę, ok, mamusiu? Albo ze 4 minutki, dobra? Taka jest dzwoniara, nie wiem skąd ona to sobie wzięła. Pokażę wam najpierw gabaryt duży, który jest typowo dla mnie, który stanie docelowo w tym miejscu. Regał, ale w postaci jeszcze takim złożonej, długi, wysoki. To może tak tego nie odda. Tam na dole są takie długie, ale nie chcę wam zrobić jakieś tam przebitki, żebyście nie zobaczyli tego, co chcę wam pokazać za chwilę. Długie, ja to sobie poskładam. Sam regał ważył 30 coś tam kilów, czyli za regał zapłaciłem około 100 zł. Cieszę się bardzo, myślę, że warto było, a w szczególności przez to, że tu zdobędę regał, gdzie będę mógł i skrzynki, i inne pierdoły też tam wsadzić. Badełko, lampy, mam nadzieję, że też z czasem w końcu wyjadą. Rzucę was na statyw, a na koniec wam pokażę ten łazik marsjański. Fajny gadżet, też nie było tanio, w ogóle nie było dzisiaj nic tanio, ale no wpadło ze żołędzie, to tam można powiedzieć, że można było sobie zainwestować i wydać, bo to takie pieniądze lewo zarobione, może nie lewo, a prawo, bo uczciwie jak najbardziej, ale dodatkowo, także wiecie, o co chodzi. Wrzucam was na statyw i pokazuję, co mam. W końcu mam troszkę
tutaj miejsca w tym piździelniku, ale no mówię, ogarnę to w tygodniu. W tygodniu dzisiaj nie ogarnę tego, bo jeszcze dzisiaj się będę pakował na Blue Targ, tak. Wy pewnie oglądacie to z jednodniowym opóźnieniem. Dzisiaj jestem pewnie na Blue Targu, a wy to dzisiaj oglądacie. No życie, mam obsówkę przez to wszystko, co się tutaj dzieje. Mówię, dla mnie dzień długi i trochę męczący, ale ja sobie poradzę. Nie robię tego pierwszy dzień. Laptop typowo na elektropakę. Pozdrowienka dla całej ekipy z elektropaki. Nie ma twardego dysku, nie ma RAMu, one są nieco tańsze. Bateria, no baterię zabrałem, nie zostawiłem jej na złomie. Trafi do pojemnika z bateriami. Dalej będą części z komputerów, są też blachy Deutschland, niemieckie chyba, niemieckie blachy, także jest dobrze, jest bardzo dobrze. Mam kawałek lampy naftowej, mosiężnej, no nie ma tego szkiełka, no nie szkodzi, ona i tak się fajnie pewnie sprzeda. Są ludzie, co zbierają lampy naftowe. Komputerowo ostatnio się zrobiło bardzo dobrze. Ja absolutnie na to nie narzekam. No zabrałem ATX-a, to przy okazji nie zabieram wszystkich, sporadycznie tam zabieram Radeiko, no te coś tam grzęzi, hałasuje, te leżało w złomie, więc nie jestem pewien, czy one będzie działać. Mówię, tych części komputerowych, no ktoś nawet połamał płytę, ale jest RAM, tam jakieś nużyczki, grzechotkę na taki ten średni kwadrat, no powiem, wydaje mi się tak bez obciążenia, że wszystko jest z nią ok. No to cośik z narzędzi. Mówię, elektroniki to było sporo, więc nie będę narzekał. Komputer samochodowy do rozebrania. Twardy dysk. Do skrzyni z twardymi dyskami. Ja je tam zbieram osobno, zbierze się jakaś tam konkretna suma, albo pójdzie na sprzedaż, albo pójdą na wymianę na coś innego. Nie wysyłam ich do elektropaki. Komputer samochodowy i to już taki na gotowo rozebrany. No to tam chyba 23 zł za kilogram takiej płytki, także no to wiecie, o co chodzi. Jest też trochę elektroniki klasy tam B, C, klasa C. Jeszcze jakiś jeden RAM tutaj się uchował. Więcej tych kart. Radyjko, które dostałem, ale kupiłem od kolegi wagowego. Działa. Gra muzyka w nim jak najbardziej, ale one poleci na Free Targ. Mam takie podobne u siebie w garażu, chociaż ja w garażu mam w lepszym stanie, to może zostawię sobie w gorszym, a te w lepszym stanie zabiorę na Free Targ. Dla mnie ważne, aby muzyka grała, dla innych ważne, aby działało. No to tak, wiecie, o co chodzi. Klucz, ale Made in Poland, to derby w bardzo fajnym stanie. Tablica rejestracyjna, kwadrat to tam z przyczepy, czy z przyczepki Elb, czarna, to można powiedzieć, że kolekcjonerska. No to już jest od 3 nawet do 5 dyszek można za taką dostać. Także ja się bardzo się cieszę, tym bardziej, że to wiecie, jest oryginał, nie jakaś tam kopia, podróbka, czy co w tym sensie, bo i takie się trafiają, to fajnie. Kolejna płyta komputerowa główna, fajnie, bo z procesorem kompletna, także no mnie pójdzie na wymianę oczywiście. Ja tam sobie zostawię, od radiatorek wyleciał z któryś, ja tam sobie zostawiam ramy i procesorki, reszta idzie na wymianę. I mam, ale to zasługa kolegi wagowego. No ta była spawana, niestety ta była spawana, ale taka wielka, wiecie, zajebucka sikiera, raz. No i ta niespawana, ale zobaczcie, naprawdę jest to kawał sikiery, do mojej łapy można porównać. Nie wiem, czy tu będzie jakaś sygnatura, czy nie, ale to jest taka typowo sikiera do łupania, jeszcze taki oryginalny, okrągły klin w niej, no jest cała, nie jest pęknięta. Stawiam, że 2 kilo to jest tutaj bite, 2 kilo bite, chociaż ja takie po 5 kilo znajdywałem, to wiecie, o co chodzi. Teraz mogę, aha, w skrzyneczce jeszcze mam babeczkę do klepania kosy. Lubię, to jest to, co ja lubię. Dzisiaj jest dobry dzień.
lecimy dalej z tematem dobry dzień, no bo wpadło parę groszy, są zakupy z umowę, szykuję się na plitarek, jadę jeszcze dzisiaj na grzyby, bo i u nas się grzyby zaczęły, są sówki, maślaki, prawdziweczki, koźlaki, ojciec był, nazbierał, wujo był tam, nazbierał, także no czas na mnie, też bym pożarł sobie takich grzybków. Płyta klasa B, to będzie B, aluminium ściągnę z tego oczywiście, jakiś stary jeszcze twardy dysk, także były dwa twarde dyski, elektronika, no elektroniki mam dużo elektroniki dzisiaj, więc pozostaje co, no pozostaje się bardzo mocno cieszyć, ci co sprzedają, zbierają, wiedzą, że to jest fajny pieniądz, a dla mnie to jest bardzo fajny towar na wymianę, także Tomku zbiera się dla Ciebie fajna kubka. Wśród tej elektroniki leżało coś, co zostawię u siebie. Zobaczcie jaki piękny, Intelek. Naprawdę 9.2, 9.3 Intel Pentium. Te procesory, no powiem Wam, można sprzedać w bardzo dobrej cenie. Chociaż elektropaka płaci za nie chyba 550 zł za kilogram, jak się nie mylę, no mogę być w błędzie, nie znam tych cen dokładnie, tym bardziej, że ja procesorów tam jeszcze nie sprzedawałem. On trafia do mojego prywatnego wiaderka z takimi właśnie procesorkami, wszystkie procesory zawsze zbieram, ramy zbieram, mam tego troszkę, niech jest, to jest coś, co jeść nie woła, a kiedyś zrobi bardzo fajny pieniądz. Mam coś tutaj. Tak jest stwierdzone, że to jest, no zobaczcie, no ktoś rzucił i zbił, no, że to jest od starego jakiegoś ciągnika z lat 80. No Made in Poland, co to, Zelmot, taka atrapa, nie wiem, nie wiem od jakiego traktora, od jakiego ciągnika, no ale myślę, że to nie będą, tanie rzeczy, tego już chyba nie produkują, no nie wiem, czy Wy to widzicie dokładnie, za chwilę Wam pokażę, bo Was ściągam, zabieram was ze statywu, byście tutaj nie przymarzyli. To wygląda dokładnie tak, nie wiem, nie sprawdzałem od czego, góra elektroniki, gadżetów mało, ale to mnie cieszy bardzo, to będzie regał, zobaczcie, to jest ten długi, no i ten gadżet, naprawdę marsjański taki, nie no to zwykły, taki na czym zwykły, niezwykły łazik schodowy, nie ma do niego ładowarki i to nie wiem czy to nie będzie problemem, ale silnik z przekładnią przód tył działa, to za chwileczkę Wam możecie w tej chwili sobie zobaczcie. Fajnie było? Tak. Widzieliście, córeczka go przetestowała. Sam sobie wjechałem na nim po schodach. Działa na kluczyk. Tam jest kluczyk. Włączamy przód. Znaczy przód, nie wiem, przód w którą stronę i tył. Wszystko jest ok z nim. W zasadzie on jest niekompletny, bo to powinny być coś w rodzaju jakichś tam noszy czy coś w tym sensie. Wiecie o co chodzi tam, bo to tam do zburzenia niepełnosprawnych czy inwalidów, no, na jedno wychodzi, chorych po schodach. Nie są to tanie rzeczy, no nie są to tanie rzeczy w takim stanie jak ten. Jeden chyba widziałem wystawiony za 500. 550 zł, no kompletny, to tam już naście nawet tysięcy kosztuje. Nie wiem, nie mam pomysłu co z tym zrobić. Jeżeli uda mi się dopasować jakąś ładowarkę, chociaż nie wiem w ogóle nawet gdzie tu jest ładowanie, czy na to powinno wchodzić ładowanie, czy tu jest ładowanie. Jeżeli ktoś ma jakiś tam pomysł, jak podładować taki akumulator bez prostownika oczywiście, czy może z prostownika da się coś zrobić, nie wiem, jeżeli macie jakiś pomysł, napiszcie mi, ja myślę, że to będzie, no, do skandlowania mi coś takiego niepotrzebne,
Chociaż nie wiem, gdyby dorobił te moje jakoś tak, żeby to szybciej jeździło, skrzynkę bym dowodził sobie do samochodu ze złomem. Nie mam pomysłu na to, ale fant jak najbardziej fajny. 37,1 kg w takim stanie, jak to tam, no to prawie 40 kg po 3 zł, to wiecie o co chodzi. Ile kosztowało? No to koniec. No to koniec. Ogarnę to w tygodniu. Okej, mamo, dobra, trzymajcie się, na razie, miłej niedzieli, miłego wieczoru, popołudnia i miłego tygodnia całego następnego. Trzymajcie się, raz jeszcze, na razie, hej.